Kombinacja na cztery genialne ruchy. Zaczęło się niewinnie, ponieważ Jan Krzysztof Duda zastosował Londona. Nastąpiło E6, no i tutaj szybciutko Duda przechodzi do ataku, chcąc po prostu ukąsić na C7. I tutaj są różne szkoły. Jedna szkoła mówi, że najlepiej jest zagrać skoczek A6, zabezpieczyć tego piona na C7, później zagrać C6, przegonić tego skoczka, no i gdzieś tam skoczka przez C7 sobie przestawić do gry. Natomiast druga szkoła, szkoła pana Parawiana, jak widać, to szach i goniec A5. I tutaj też punkt C7 jest zabezpieczony. Natomiast w tej konfiguracji jest troszeczkę więcej dymów, troszeczkę więcej komplikacji, ponieważ biały ma tutaj bardzo jadowite zagranie A4. I A4 sprawia, że B4 wisi w powietrzu, co za tym idzie, ten goniec może zostać po prostu zamknięty, a nawet jeżeli ten goniec nie zostanie zamknięty, no to będą problemy z punktem C7, więc tak czy siak byłby to problem. W partii tutaj nastąpiło posunięcie A6, skoczek się ewakuował na A3, i teraz to B4, A5, no nie jest już aż tak groźne, no bo w najgorszym wypadku to się tego gońca schowa, no ale dalej powoduje pewne nieprzyjemności po stronie czarnego, więc czarny po prostu zagrał C6, żeby tego gońca w razie potrzeby wycofać sobie na C7 i ta potrzeba dosyć szybko nastąpiła, no bo Duda postanowił tutaj uderzyć. I Janek bardzo lubi pójść na tego rodzaju strukturę, w której może tak miażdżyć rywala, tak wyciskać niczym tubkę pasty do zębów, i jeżeli nastąpiłoby bicie na F4, no to widać, że te piony białego naprawdę kontrolują kluczowe pola w centrum i biały ma naprawdę świetne perspektywy, żeby wrzucić tego skoczka na E5, później może nawet przywalić jakieś G4 i atak na skrzydle królewskim mógłby się naprawdę zacnie rozwijać. Natomiast w partii nastąpiło skoczek BD7, skoczek F3 i skoczek E4, więc widać, że czarny też ma pojęcie o tych strukturach, też ma świadomość, o co tutaj chodzi, czyli czarny wie, że kluczowe jest to pole E5. Jeżeli biały tak po prostu to pole E5 zabunkruje, tak po prostu przejmie inicjatywę, no to czarny po prostu kompletnie nie będzie się miał gdzie ruszać, więc to F6, E5 jest tutaj bardzo istotne. I jeszcze na domiar złego, tutaj białemu podwisa pionek, więc Duda musiał jeszcze zużyć to tempo, żeby tutaj zabezpieczyć. No i czarny faktycznie od razu szykuje się do tego ruchu E5, więc Duda wybił, żeby ataku na tego gońca nie było. I teraz goniec D3. I okazuje się, że czarny jest o jedno tempo spóźniony z zagraniem posunięcia E5. No bo gdyby teraz E5 nastąpiło, no to oczywiście wybicie. No można tutaj jeszcze udawać, że ta ofiara ma jakiś sens. No ale w gruncie rzeczy to będzie po prostu pion w plecy. Gdyby tutaj była zrobiona krótka roszada, to może dyskusja miałaby troszeczkę inny charakter. No bo już jakiś skoczek G4 by było, jakiś tutaj atak, no ale tego po prostu nie ma. W związku z tym, żeby piona nie stracić, no to pan Parawian był zmuszony do zagrania posunięcia F5, żeby skoczka zabezpieczyć. No to skoro Duda widzi, że czarny rozkręca się na królewskim, że może zaraz nawet G5, G4 zobaczymy, no to w takim razie dobrze byłoby mieć jakąś kontrę, tak? Po prostu stojąc w miejscu, no to tutaj biały nic nie ugra. W związku z tym biały tutaj rusza posunięciem C4. Czarny zagrał hetman D6, no i tutaj nastąpiło posunięcie C5, więc Duda troszeczkę zmienił tutaj swój zamysł. Mianowicie zauważcie, że Duda świadomie na amen zablokował skrzydło hetmańskie. A skoro
nie ma takiej fizycznej możliwości, że skrzydło hetmańskie zostanie otwarte, no to wiadomym jest, że na hetmańskim król będzie bezpieczny. Więc Duda robi tutaj długą roszadę. Oczywiście to zostało delikatnie przygotowane, ale długa roszada faktycznie nastąpiła i mimo tego, że te piony poszły tak wysoko, no to król jest tutaj bezpieczny. I w tym momencie parafian sobie stwierdził, że w sumie ten skoczek na e5 Dudy jest dosyć wkurzającą figurą. Więc postanowił zagrać tutaj skoczek d7, żeby się delikwenta pozbyć, a Duda po prostu robi swoje. Przeciwnik wybił i tutaj planem Polaka był przerzut tego skoczka na d4. Sam ten skoczek na d4 partii oczywiście nie wygra, ale z całą pewnością będzie ogromnym atutem. A jeszcze należy tutaj dorzucić fakt, że ten skoczek w sumie ma mało miejsca, więc za chwilkę może się okazać, że wejdzie posunięcie f3 i ten skoczek zostanie złapany. Póki co ten skoczek ma którędy uciekać, ale wcale tych pól nie jest tak dużo. I tutaj parafian stwierdził, że no na skrzydle królewskim to raczej nie ma jak atakować, no bo ruszając pionami po prostu osłabi swojego króla, więc nic z tego nie będzie. Także jedyna szansa to skrzydło hetmańskie. No i zdecydował się tutaj poświęcić tego skoczka za aż 3 pionki. No i trzeba tutaj potwierdzić, że ten król na c1 no tak do końca szczęśliwy nie będzie. Tym bardziej, że widać ten marsz czarnych pionów. Jakieś 2-3 ruchy i te piony już będą nieco zatrzymane. Jak ta falanga ruszy, po prostu z Polaka nie ma co zbierać. No i dobrze wiecie, znacie już styl Polish Fightera 3000. Polish Fighter 3000 lubi sobie skubnąć pionka. No i tutaj skubnął pionka, którego nie powinien, ponieważ w partii goniec h5 i tutaj czarny błyskawicznie przejmuje tę linię b, więc atak będzie oczywiście rozwijany. I Duda się zorientował, że no trochę to koślawo wyszło, więc postanowił walnąć g4, żeby tym sposobem, czyli kontrą, obronić się na hetmańskim. No bo teraz po prostu grozi posunięciem f3. I ten goniec nie będzie mógł odchodzić, no bo oczywiście mat na g7. Więc w partii wieża b8 atak, hetman uciekł na d7, no i ta pozycja jest kompletnie przegrana. Dlaczego? Ano dlatego, że ta wieża może wjechać po prostu na b3. No i teraz, jeżeli nastąpiłoby f3, żeby faktycznie zdobyć gońca, to gońca rzeczywiście się zdobywa. No tylko, że z drugiej strony wchodzi mat, no i już pozycja się sypie. Natomiast w partii parafian zagrał wieża f7 z bardzo podobnym planem. To znaczy on chciał przejść na b7, żeby finalnie no, wjechać na b1 z tym matem. No tylko problem jest taki, że hetman bije e6 i jest tutaj dosyć kłopotliwe związanie. No i dobra, mata nie będzie, no bo wieża związana, no ale można zbić na d1. Więc czarny z tej okazji sobie skorzystał, no i teraz wjeżdża tutaj hetmanem do ataku. I dalej wygląda, jakby pozycja Dudy miała być no, do kitu, po prostu kompletnie do piachu, ale są pewne fajne możliwości, dzięki którym to Polak jest tutaj w stanie ukąsić. No i dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o taką kreatywność, o taką wizję taktyczną, to Jan Krzysztof Duda jest naprawdę na wysokim, wysokim poziomie. W partii zostało zagrane posunięcie h5. No i właściwie po co ten pion do przodu idzie? No żeby zagrać h6? No ale nie, no to raczej nie będzie groźne, no bo wtedy zawsze g6, więc po cholerę ten pion na h5 jest potrzebny. Okazuje się, że Duda zaplanował coś naprawdę przegenialnego. Czarny pomyślał sobie podobnie, czyli stwierdził, no dobra, idzie ten pion na h5, no i właściwie gdzie on dojdzie? No dojdzie na h6, zagram sobie g6, po prostu nic z tego ataku nie będzie. A skoro nic mi nie grozi,
No to w takim razie ja uruchomię swojego pionka. No i tutaj czarny rusza teraz po linii A. W partii bicie pion idzie dalej. W partii wieża D3 hetman ucieka. No i teraz hetman wycofał się na B7, żeby obronić tę wieżę. No i teraz już rozumiemy, dlaczego ten pion na H5 był niezbędny. Taki tyci szczególik, naprawdę wydawałoby się nieistotna kwestia, całkowicie odmienia tę sytuację. Ponieważ wtedy teraz wchodzi pierwszy genialny ruch, a wtedy to nie było możliwe, no bo tego piona brakowało. A teraz po biciu zawsze będzie dodatkowy atak na F7. Więc czarny broni się dalej i teraz wieża D4. Cały czas ten goniec podwisa, a wieża przechodzi na F4. Hetman A7, wieża faktycznie poszła na F4, cały czas goniec wisi. Mało tego, cały czas ten pion z linii A może zasuwać. No ale właśnie, czy może? W partii poszło A3, no i okazało się, że nie może. No bo po prostu skoczek bije A3 i tym kończącym uderzeniem partia się zakończyła, ponieważ czarny po prostu nie ma się gdzie ruszać w tym momencie. No może jeszcze tutaj iść pionami, no ale wtedy wiadomo, zawsze bicie, wjazd na E8, no i to po prostu kończy zabawę, więc związanie było tutaj przegenialne. No wydawałoby się, że taka mała rzecz, ta wieża nie może się ruszać, no w sumie nie będzie to jakiś wielki problem. I faktycznie nie byłby to wielki problem, gdyby nie to, że Duda jest geniuszem i wyczaił, przypominam, że była to partia blica, podczas partii blica Duda wyczaił taki ruch jak H5 i to pozwoliło mu przeprowadzić tę genialną kombinację.